Dzień dobry, witamy serdecznie z Muzeum Sieradomskiej. Nim pojawiła się choinka, w okresie Bożego Narodzenia doby ozdabiano podwaźnikami. Nawet do połowy lat 60. XX wieku można było je spotkać na polskich wsiach. Podłaźnik to wierzchołek drzewka iglastego lub gałąź zawieszony w Wigilię nad stołem lub w świętym kącie wierzchołkiem w dół. Umieszczony w izbie miał wpływać na pomyślność w nowym roku, zapewnić dostatek, dobrobyt, szczęście i powodzenie. Inspirując się podłaźnikiem, wykonamy ozdobę choinkową podłaźniczkę. Do jej wykonania będą nam potrzebne słomki, kolorowe wełny, papier kolorowy, z którego wytniemy kółka, klej, nitka z igłą do przewleczenia naszej ozdoby choinkowej. Podłaźniczka składa się z pajączka i z 6 pawich oczek. Pajączek jest to siateczka sześciokątna, zrobiona z 3 słomek o długości około 10 cm. Składamy je na krzyż, związujemy mocno nitką, zwracając uwagę na to, żeby odstępy między słomkami były jednakowe. Słomki muszą być mocno usztywnione, tak aby łatwo nam było oplatać wełnę wokół nich. Tak wygląda gotowy pajączek. Można do wykonania pajączka użyć różnych kolorów wełny. Należy również pamiętać, żeby pawie oczka nie były większe od średnicy naszego pajączka. Teraz przystępujemy do wykonania pawich oczek. Będziemy potrzebowali 6 i będą nam potrzebne kółka w 3 różnych wielkościach. Ja mam przygotowane o średnicy 4, 3 i 2 cm. Pomiędzy 2 największe wkleimy tasiemkę, która będzie służyła jako przywieszka naszej podłaźniczki na choince. Smarujemy klejem zewnętrzną część największego okręgu, który będzie wykorzystany do pawiego oczka. I między nie wkładamy sznureczek, tak żeby można było umieścić nasze pawie oczko na podłaźniku. Następnie smarujemy najmniejsze koło. Przyklejamy do średniego. A następnie średnie przyklejamy do największego koła. W podobny sposób wykonujemy 5 pawich oczek, a następnie w słomce robimy drobne nacięcie, między które będziemy wkładać nitkę z naszym pawim oczkiem. Nasze pawie oczka już są przymocowane do pajączka. Pozostało nam tylko przewlec niteczkę, która umożliwi nam zawieszenie naszej ozdoby na choince. Moja ozdoba jest już gotowa. Jeśli chcielibyście znaleźć więcej inspiracji, zachęcam do odwiedzenia strony www.muzeum/działaj. Wesołych świąt!